Witajcie kochani w poniedziałkowy, energetyczny, nawet lekko słoneczny poranek. Nie zapeszajmy, ale tak jest. Choć największego kopa drive'a dajecie mi. Wy, nasza fajna, mała, no już nie taka mała, ponad 40 tysięcy, elitarna społeczność. Ale zanim zacznę mówić do Was o naszym wspaniałym politycznym Geppetto, który nigdy nie zawodzi w wymyślaniu co tydzień, właściwie tematów do końca życia by nam dostarczył. Zanim zacznę o nim mówić, podziękuję Wam, dziękuję moim patronom i moi patroni, którzy jesteście, moi drodzy, na serwisie Patronite, ale jesteście tu na YouTubie też, klikacie przycisk wspieram. Dla wszystkich moich wspaniałych patronów, jak tylko rozkminię, jak to się robi, bo jestem słaba w te techniczne klocki, ale dla Was się tego nauczę, zacznę nagrywać Wam takie mini wykłady na serwisie Patronite. Więc bądźcie ze mną na serwisie Patronite i tam porozmawiamy sobie o rzeczach, o których z różnych powodów na razie nie rozmawiam tutaj. Na życzenie mojej, jednej z moich wspaniałych patronek, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, nagram dwa mini wykłady. Jeden będzie o tym, czym różni się człowiek dojrzały od niedojrzałego, jak poznać dojrzałego dorosłego. I nie będzie to wykład polityczny, choć z pewnością do polityki też nawiążę. A drugi to będzie moja opowieść dla Was o książce 4000 tygodni. 4000 tygodni to jest czas, który ma do przeżycia każdy człowiek, który żyje mniej więcej 80 lat. To jest fantastyczna książka i o niej Wam opowiem. Wiem, że większość jej nie przeczyta, nie macie czasu i tak dalej, ale nieważne, macie mnie. Na życzenie mojej wspaniałej patronki opowiem Wam o tej książce, bo w ogóle jest tak, że jeżeli jesteście moimi patronami, to możecie do mnie pisać na serwisie Patronite i wyrażać różne swoje życzenia. Na przykład możecie sobie życzyć, żebym dla Was zrobiła film na określony temat i ja go zrobię, jeśli to będzie mądry, fajny temat, no bo bywają też bardzo zabawne, ale nie za mądre i wtedy takich filmów nie robię. Kochani, wybaczcie mi jeszcze, zanim zacznę mówić, że czasem łyknę tej kawy. Ja wiem, że przez mikrofon, który mam tu przypięty, słyszycie to koszmarne przełykanie, ale ja po prostu mam bardzo niskie ciśnienie i potrzebuję tej kawy. Postaram się łykać ciszej. Może będę zasłaniać mikrofon, co Wy na to, działa? PiS chce zmienić ordynację wyborczą i tutaj już zaczynam być poważna, jak zawsze, kiedy mówię o Geppetto, jakim jest Jarosław Kaczyński, bo umówmy się, kiedy mówię PiS, to oznacza Jarosław Kaczyński, a kiedy mówię Jarosław Kaczyński, to oznacza PiS, ponieważ ta partia, moim zdaniem, nie istnieje bez Jarosława Kaczyńskiego. Sądzę, że gdyby PiS przegrał wybory, to PiS by się po prostu rozpadł, zanim jeszcze opozycja zdążyłaby go zdelegalizować, czego i tak pewnie oczywiście nie zrobi, bo stchórzy, ale takie jest prawo i to powinna zrobić. Niemniej PiS rozpadnie się prawdopodobnie wcześniej. Ponieważ ta partia składa się z karierowiczów i składa się z ludzi, którzy nie przystąpili do niej po to, żeby służyć Polsce. W ogóle nie ma czegoś takiego już chyba jak służenie Polsce, przynajmniej w oczach członków PiSu, sądząc po czynach, po tym, co robią. Tylko przystąpili do PiSu po to, żeby bogacić się, po prostu, żeby się bogacić. Władza jest także tylko sposobem do bogacenia się. Każda władza umożliwia bogacenie się. Znałam kiedyś dziewczynę, pewną blondynkę, która pracuje kiedyś w TVP. Kiedyś popierała SLD, teraz popiera Prawo i Sprawiedliwość, no ale tak bywa, prawda? Zmienia się poglądy. Ja wiem o tym i nie będę nikogo rozliczać. Czasem autentycznie zmienia się poglądy. Czasem zmienia się koniunkturalnie. No, ta dziewczyna akurat poglądów nie zmieniła, bo ona nigdy nie była ani za SLD, ani za PiS. Ona zawsze była tylko za sobą i za nabijaniem sobie kas. No i z tą dziewczyną kiedyś rozmawiałam i zaproponowano jej wtedy, to było jeszcze za SLD, stanowisko jakieś, nie pamiętam, dyrektorki jakiegoś państwowego instytutu czy coś takiego. To było dużo poniżej jej aspiracji, bo ona uważała, że powinna być prezydentem Polski. Ale niemniej, albo premierem, też miała taką opcję.
ale niemniej była skłonna przyjąć to stanowisko. Potem z jakichś powodów nie dostała tego stanowiska, ale ja ją wówczas zapytałam, powiedziałam, kochana, ale po co ci to stanowisko? To stanowisko nie wiąże się z jakąś strasznie wielką pensją. To tam było jakieś, nie wiem, parę tysięcy złotych miesięcznie, co dla większości Polaków to jest bardzo dużo, ale dla tej akurat dziewczyny to było bardzo mało. Więc mówię, słuchaj, z twojego punktu widzenia to stanowisko nie wiąże się z dużą pensją, więc po co ci to stanowisko jakiejś tam dyrektorki jakiegoś funduszu państwowego czy instytucji państwowej? A ona mi odpowiedziała, Eliza, bo ty nie rozumiesz. Jak jesteś dyrektorem czegoś, to to jest władza, to ty możesz różne rzeczy załatwiać i twoja pensja to jest nic w porównaniu z tym, że zaczynasz funkcjonować w pewnym układzie i pewne rzeczy możesz załatwiać. Ja wtedy radośnie i zgodnie z prawdą przyznałam, że tak, nie rozumiem, ponieważ nigdy w życiu nie myślałam w ten sposób i nadal tak nie myślę. Dociera do mnie z wiekiem coraz bardziej, że ludzie tak myślą, ale fakt, ja, żeby pomyśleć w ten sposób, muszę się trochę nagłowić, bo nie jest to mój instynktowny pierwszy sposób myślenia. Zawsze wydawało mi się, że stanowisko publiczne to jest służba, to jest obowiązek i to jest przede wszystkim pewnego rodzaju ciężar, ponieważ odpowiedzialność wobec ludzi. Ale niektórzy tak nie myślą i sądzę, że członkowie działacze PiS tak nie myślą, dlatego ta partia po wyborach po prostu się moim zdaniem rozpadnie. A przynajmniej jest na to spora szansa. Dlatego PiS chce zmienić sposób liczenia głosów, dlatego PiS chce zmienić ordynację wyborczą. Oczywiście jak zwykle, to już jest tradycja. W polskich mediach mówi się o tym w sposób bardzo lekki, ponieważ polskie media nie pozbyły się jeszcze maniery traktowania PiS jak normalnej partii, z którą się rozmawia w normalny sposób. Jest tu pewna taka dwoistość, swoista schizofrenia, bo z jednej strony media, większość z nich, przynajmniej tych, które nie są prorządowe, opisuje PiS zgodnie z prawdą, czyli że PiS łamie prawo, że PiS łamie demokrację, że PiS zmienił ustrój Polski z demokracji w autorytarny, że złamał niezależność sędziów, że po kolei ściąga te wszystkie blokady, które chronią demokrację przed przekształceniem się w autorytaryzm. Więc to wszystko robią media, a z drugiej strony, co jest zupełnie nielogiczne i zaprzecza temu pierwszemu, cały czas nie mogą się mentalnie przestawić na to, żeby zacząć mówić o PiS-ie prawdę. Czyli mówić jak jest, mówić, że PiS jest autorytarną, dyktatorską partią i przestać rozpatrywać argumenty, daję cudzysłów, bo to nie są argumenty, i przestać rozpatrywać to, co mówi PiS w kategoriach normalnych takich argumentów, jak, nie wiem, mówią politycy jakichś partii demokratycznych, politycy opozycji, to wtedy można się z tym zgadzać lub nie, ale komentuje się to normalnie, no bo to te partie są jednak demokratyczne. To, co mówi PiS, to nie jest, czy Kaczyński, czy jakikolwiek ważny członek PiS, to nie jest już od dawna rzecz do normalnego, demokratycznego komentowania, ponieważ ci ludzie stworzyli autorytarny reżim. Zabierają nasze wolności i prawa. Sami łamią prawo lub tworzą przestępcze prawo. Łamią ciągle prawo, chociażby sprawiając, że prawo działa wstecz. Oszukują wyborców, są nieprzejrzyści, wprowadzają centralizację. Zabierają nam właśnie kolejne elementy demokracji. Nie można z tymi ludźmi rozmawiać jak z normalną partią. Bo to nie jest normalna partia, która działa w normalnym systemie demokratycznym, tyle że może trochę ostro, a tak jest ciągle traktowana przez wiele osób z opozycji i mediów. To jest partia, która złamała wszelkie reguły i jest już wyjęta spod prawa i spod normalnego traktowania. To są banici polityczni już w tej chwili, to są po prostu polityczni przestępcy. Taką partią jest w tej chwili PiS i tak ją należy traktować. Tymczasem, jak PiS ogłasza, że zmienia ordynację wyborczą? Jak PiS ogłasza, że zabiera rejestr wyborców samorządom i będzie tworzyć, cóż za niespodzianka, GPT to centralizuje, wow, chce mieć wszystko pod swoją osobistą, personalną kontrolą, chce wszystkiego dotknąć swoim palcem. No niesamowite, po prostu zrobiłam dwa filmy temu wykład o typie GPT, to sięgnijcie Państwo do niego, ten typ tak ma. Tymczasem, kiedy właśnie PiS zgłasza takie propozycje, Kaczyński promuje takie propozycje jak zabranie kompetencji wyborczych samorządom i położenie przez PiS łapy, ręki na centralnym rejestrze wyborców. Tymczasem, jak PiS proponuje zmianę systemu liczenia głosów.
i parę jeszcze innych zmian, wzmożoną kontrolę nad wyborami, czyli żeby po dwóch przedstawicieli PiS-u było w każdej komisji wyborczej. To zarówno część opozycji, tak jak i część mediów, większość tak naprawdę, komentuje to, dyskutuje nad tym. Zastanawia się merytorycznie, czy o, jakie są plusy, jakie są minusy, zalety i wady takiego rozwiązania. Kochani, nie ma zalet i wad takiego rozwiązania. To rozwiązanie jest w całości bezprawne. Już w ogóle z założenia. Po pierwsze, w żadnym państwie prawa nie zmienia się, i to jest taka niepisana zasada, ale zasada służąca demokracji, nie zmienia się zasad gry przed metą. Wyścig się już zaczął, nie zmienia się zasad gry. Rok przed wyborami nie zmienia się ordynacji wyborczej. Samo to już jest głęboką nieprawidłowością i wszelkie te zmiany w ordynacji wyborczej unieważnia. Po prostu. Sam pomysł, zanim przejdziemy do szczegółów, zmian ordynacji wyborczej na 12 czy 15 miesięcy przed wyborami świadczy o złych zamiarach i jest bezprawny i musi jako taki być kompletnie odrzucony. Cokolwiek teraz PiS postanowi, to będzie bezprawne. I jak tylko PiS przestanie rządzić, to powinno być wyrzucone do kosza. Okej, a teraz, kiedy to już wiemy, przejdźmy do omawiania tych absurdalnych propozycji, no bo przecież w Polsce mamy już długą tradycję omawiania tych absurdalnych propozycji. My wszyscy mamy syndrom sztokholmski i bawimy się w dyskusję z kimś, kto nas niewoli, z kimś, kto nas prześladuje, z kimś, kto stosuje na nas przemoc. Okej, no trzeba to omawiać. To jest coś takiego jak kolonoskopia, mówienie na temat PiS-u. Nie jest to przyjemne, a nawet jest nieprzyjemne, ale trzeba to zrobić, żeby być zdrowym. Bo nie wyzdrowiejemy, nie mówiąc o PiS-ie, tutaj u Państwa pojawiają się czasem takie komentarze, czy u Państwa, u mnie pojawiają się czasem takie komentarze: Pani Elizo, po co Pani mówi o tym PiS-ie, po co Pani traci czas? No tracę czas, dlatego że jeżeli nie zrozumiemy dobrze sposobów, w jaki działa PiS, jeżeli nie wejdziemy w głowy PiS-owców, nie zrozumiemy ich motywacji, które są akurat proste, kasa, władza i kasa, władza dlatego, że służy kasie. Kasa, kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Ale jeżeli nie zrozumiemy tych motywacji na poziomie wewnętrznym, jeżeli naprawdę nie dotrze do nas, że ci ludzie chcą tylko kasy, że mają nas gdzieś, są gotowi poświęcić nasze życie, patrz minister Błaszczak, który nie chce systemu obrony przeciwlotniczej Patriot, na Słowacji jest już od marca, robi to, czego chciałby Putin, czyli pozostawia Polskę bezbronną, jak Niemcy chcą nam dać swoje Patrioty, które ochroniłyby Polskę przed tym, że zabłąkana rakieta się zabije Polaków, tak jak to się stało, to minister Błaszczak mówi, my tego nie chcemy. Parafrazuję teraz oczywiście, zróbmy to, czego chce Putin. Po co mamy chronić życie Polaków, jak możemy zrobić dobrze Putinowi i zostawić Polskę bezbronną i skłócać, gdyby kolejna rakieta spadła, co może się stać. To nie jest wina Ukrainy, bo jest wojna pod granicą, co może zepsuć stosunki polsko-ukraińskie, to minister Błaszczak mówi, drodzy obywatele, mam w nosie wasze życie i zdrowie, mam to gdzieś, tłumaczę oczywiście z języka pisowskiego na polski. Nieważne, że będziecie umierać, niech giną, byle Putinowi było dobrze, byleby Putin się cieszył, że Polska jest bezbronna i że będziemy skłócać Polaków z Ukraińcami, bo wiecie, że to, co zrobił minister Błaszczak, skłóca nas potencjalnie z Ukraińcami. Już chyba rok temu wam mówiłam, że teraz pomagamy, ok, ale PiS tylko czeka na okazję, żeby zacząć siać nienawiść między Polską a Ukrainą, ale nawet ja nie sądziłam, że PiS-owi będzie obojętne, że obce rakiety zabijają Polaków, a jednak PiS-owi jest to obojętne. Ok, odeszłam w dygresję, choć ważną, ale wracamy do rozumienia PiS-u. Więc jeżeli na poziomie mentalnym, po to mówię o PiS-ie, nie zrozumiemy PiS-u, to będzie oznaczać tylko jedno, że nigdy nie damy sobie szansy na wyciągnięcie lekcji, nauki z tego, co robi PiS. I wtedy to doświadczenie będzie kompletnie stracone. Ponieważ ja uważam, że wszystko, co nam się przytrafia w życiu, nie to, że ma sens, bo wiele rzeczy jest bez sensu i to jakby tak nie działa, ale może mieć sens, jeśli mu go nadamy. W wypadku rządu PiS-u jedyny sens, jaki widzę, to jest taki, żebyśmy dobrze zrozumieli PiS, to nam się też przyda na przyszłość, bo nawet jak PiS zostanie zdelegalizowany czy się rozpadnie, to przecież będą się pojawiać kolejne partie takie jak PiS. My musimy zrozumieć modus operandi działania
takich ludzi, żeby się w przyszłości przed nimi chronić. Musimy dobrze zrozumieć, dlaczego, jak doszło do tego, że rządzi PiS, jak doszło do tego, że ma nadal dość spadające, ale i tak za duże poparcie w stosunku do tego, co już nawyprawiał i zrobił, i jak zneutralizować tych ludzi w przyszłości dla dobra nas wszystkich, dla dobra Polski, dla dobra demokracji. No więc trzeba zrozumieć PiS. PiS chce zmienić sposób liczenia głosów, ponieważ wie, że uczciwie i normalnie nie wygra wyborów. Ja mam bardzo poważne podejrzenia, że już Duda prezydent nie wygrał z Trzaskowskim tych ostatnich wyborów, że już właściwie trzeba by je było unieważnić, bo chociażby czas antenowy przeznaczony na Dudę w TVP to już była nieuczciwa manipulacja wyborcza i nieuczciwa konkurencja. Rafał Trzaskowski nie miał takiej szansy, jaką miał Duda, i to już zmieniło wynik wyborów. Na razie nie odnoszę się do być może takiego bezpośredniego fałszerstwa, chociaż nie ufam PiS-owi ani na jotę i myślę, że PiS jest tak oszukańczą, nieuczciwą, okropną partią, chytrą partią, że mógł zrobić wszystko i z pewnością zrobi, łącznie z fałszowaniem wyborów, jeśli tylko będzie miał taką możliwość. To jest moja subiektywna opinia i moim zdaniem temu, czyli zapewnieniu sobie wszystkich możliwości zmiany wyniku wyborów, gdyby się okazało, że jednak PiS nie wybrał, mają służyć te zmiany w ordynacji wyborczej. Tak uważam. Nie spodziewam się niczego dobrego po tych zmianach. Nie wierzę w ani jedną dobrą, uczciwą intencję PiS-u. Opozycja powinna PiS-owi patrzeć na ręce w każdym najdrobniejszym szczególe. No nie może zablokować zmian w ordynacji wyborczej w Sejmie, bo nie ma takiej większości. Zresztą nawet gdyby miała, to pewnie PiS przeprowadziłby znowu niezgodne z prawem reasumpcje głosowania, czyli uwaga, świetna demokracja, prawda? Oczywiście ironizuję. Przeprowadzamy głosowania tak długo, dopóki nie wygramy. Wow, po prostu. Musimy o tym chyba powiedzieć Amerykanom, że tak się w Polsce odbywa i zobaczymy, co oni na to, jaka to jest demokracja. Ale przestaję już być ironiczna i sarkastyczna, bo jak mówiła moja ukochana Jane Austen, kobiecie nie... Ona to też mówiła sarkastycznie, bo była wielką feministką, jak na swoje czasy, to naprawdę była bardzo odważna. Kobiecie nie wypada być sarkastyczną, więc kończę z tym, proszę Państwa. W sposób oczywisty stworzenie centralnego rejestru wyborców, na którym rząd i partia rządząca położy łapę, to jest sposób na przejęcie kontroli nad wyborami. Oczywiście będzie do tego potrzebna aplikacja i technologia. Pamiętacie, jak kiedyś były martwe dusze w wyborach? Dacie sobie uciąć rękę, wiedząc, co wyprawia PiS i jaką ma mentalność, ile przestępstw popełnił do tej pory, ile nieprawidłowości. Że w spisie wyborców nie znajdą się ludzie, których tam nie powinno być, albo jakieś martwe dusze, albo że elektronicznie nie zostaną zmienione przez różnych pisowskich hakerów wyniki wyborów. Nadążacie za tym, jakby kto będzie to kontrolował, ten centralny rejestr wyborców? Kto skontroluje PiS? Wyobrażacie sobie, jaka to jest władza mieć w ręku technologię, mieć w ręku aplikację, mieć w ręku całą listę wyborców i móc kontrolować to, jacy to są wyborcy, ilu ich jest, kto głosował, a kto nie i jak głosowali. Czy w ogóle dojdziecie do tego, jeśli pewne głosy zostaną przez informatyków w służbie PiS zmienione, wykasowane, jacyś wyborcy dodani czy usunięci? Jak, przepraszam, kto to skontroluje? Już nie mówiąc o tym, że żeby to skontrolować, to fizycznie trzeba by dostać jakieś kody wejściowe do tej aplikacji, do tego systemu i po prostu móc to sprawdzić w sposób niezależny. Przecież wiecie, że to nie będzie możliwe. Ten centralny rejestr wyborców to będzie potencjalnie jedno wielkie fałszerstwo. Tak uważam. Czy na miejscu opozycji krzyczałabym bardzo głośno, alarmując także opinię międzynarodową i zrobiłabym wszystko, żeby do tego nie dopuścić. To jest możliwość olbrzymiego, niekontrolowanego fałszerstwa, masakra, makabra, mówiąc językiem młodzieżowym. To jak już się wydarzy, to będzie coś nieprawdopodobnego. Pilnujący ze strony PiS-u w każdej obwodowej komisji wyborczej też makabra, bo to będzie po prostu forma nacisku.
Ludzie nie są odważni, ludzie nie są bohaterami. Mówię o ludziach z małych miejscowości, bo tacy ludzie, żeby sobie dorobić, zasiadają w obwodowych komisjach wyborczych. Jak będzie im nad głową siedziało dwóch komisarzy politycznych z PiS-u, bo tak to się będzie odbywać, będzie dwóch gości, o których wszyscy będą wiedzieli, że są z PiS-u, a PiS lokalny to jest potęga, daje i odbiera pracę i tak dalej, to jak myślicie, ile osób się sprzeciwi? Pytam oczywiście teoretycznie, hipotetycznie, no ale od tego jesteśmy dziennikarze, żeby tworzyć różne scenariusze. Ile osób się sprzeciwi, jak jakiś pan i pani z PiS-u będzie chciał zrobić szwindel? Albo ile osób, widząc, że pani i pani z PiS-u, którzy teoretycznie pilnują, robią jakiś szwindel, doniesie o tym, gdzie trzeba, wiedząc, że jakiś tam komendant w ich miejscowości jest też pisowski, prokurator jest też pisowski, a może i sędzia, i może utrudnić im życie. Powiedzcie mi, ile osób się sprzeciwi? Ilu mamy takich bohaterów? No właśnie. Wszystkie zmiany, o których mówi PiS, są potencjalnie polem do fałszowania wyborów i martwi mnie cisza, która jest wokół tego. Tej ciszy nie powinno być. To jest po prostu coś bardzo niewłaściwego. I oprócz tego, że zaszwankował system wyborczy, że PiS mógł dojść do władzy i może drugą kadencję robić to, co robi, i nadal poparcie nie spadło mu do 2%, to naprawdę pokazuje, na ilu poziomach nie zabezpieczyliśmy odpowiednio demokracji. Ale to, że póki jeszcze są teoretycznie wolne, niezależne media, bo są, i one naprawdę siedzą cicho w obliczu potencjalnych fałszerstw, kiedy no przecież lepiej zapobiegać niż leczyć. I od tego jesteśmy my, media, niezależnie czy robimy to na portalu internetowym, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, żeby kontrolować polityków. Żeby krzyczeć nie tylko wtedy, kiedy już stanie się coś złego, ale żeby krzyczeć, że może się stać. Żeby wykrywać słabe punkty systemu, i być jak te psy łańcuchowe demokracji. Kiedy widzimy, że dzieje się coś złego, to szczekamy. Od tego jesteśmy. System i tu zawodzi, bo nikt nie szczeka. No szczekam sobie ja na moim YouTubie i paru może pomniejszych gdzieś tam dziennikarzy, Tomek Piątek, ale nikt nie szczeka. Portal Onet ostatnio, napisałam o tym felieton na moim Facebooku, puścił live bez żadnego komentarza, tak po prostu, nie wiadomo dlaczego, udostępniając prime time, czyli najlepszy czas antenowy, spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z jego wyborcami w Tomaszowie Mazowieckim. To jest najgorsza praktyka TVN24, które odkąd wprowadziło 24-godzinną telewizję, to po prostu zwyczajnie nie miało czym szyć anteny i zaczęło praktykować tak głupie rzeczy, jak puszczanie live konferencji polityków. Ja protestuję przeciw temu od lat. Nie chcę cenzurować polityków, bo niektórzy z Państwa mówicie, to jest cenzura polityków, my sami chcemy obejrzeć konferencję polityka i sobie wyrobić opinię. Nikt Wam tego nie zabrania. Konferencje polityków są w sieci, są w telewizjach partyjnych, bo partie mają już teraz swoje telewizje, są na stronach internetowych i wielkie fragmenty są też na YouTubie, w sieci są do znalezienia bez problemu. Ale żadne medium, a już na pewno nie nierządowe, w sensie nie będące na usługach rządu medium, nie jest odbycia tubą propagandową, zwłaszcza, że wiemy o politykach PiS, i tu wracam do początku felietonu, że oni kłamią, że to nie są normalni politycy, to są politycy, którzy kłamią, którzy z kłamstwa utworzyli sposób działania swojej partii, sposób pozyskiwania i utrzymywania wyborców. Nie można dawać anteny live ludziom, którzy kłamią, bez żadnego sprostowania i komentarza. Amerykańskie telewizje prostowały wypowiedź Trumpa, jak wiedziały, że Trump kłamie. Po prostu jak Geppetto kłamie, a takich Geppettów na świecie się teraz mnoży, to normalni, rzetelni dziennikarze to prostują. Ludzie są teraz tacy i są badania, które to potwierdzają, to nie jest żadna spekulacja ani wymysł, proszę Państwa, że wiedzę czerpią ludzie z mediów społecznościowych. W największym stopniu, wyobrażacie sobie, z mediów społecznościowych. I ciągle pokutuje to takie myślenie, że jeśli coś jest w mediach, to znaczy, że jest prawdą. I wiedząc o tym, właściciele Onetu puszczają live Jarosława Kaczyńskiego, który wprowadził w Polsce autorytaryzm. No naprawdę gratuluję. Gratuluję też TVN-owi, który to robi. Nie można robić takich rzeczy. I nie mówię tylko o Jarosławie Kaczyńskim. Mówię o każdym polityku. Media nie są od tego. Media mają patrzeć na ręce
wyławiać mięsko, sedno z wypowiedzi polityków, to mięsko, które dotyczy życia ludzi, które przełoży się na zmianę w życiu ludzi, i je komentować ustami ekspertów, tłumaczyć, mówić, o co chodzi tak naprawdę w tych zmianach, ile będą kosztować i co nam zrobią dobrego lub złego w naszym życiu. Od tego jesteśmy, tak uważam. Ale oczywiście dopuszczam, że możecie mieć inne zdanie i jeśli tak jest, piszcie komentarze, piszcie do mnie na Patronite, piszcie do mnie tu na YouTubie. A ja, jak wiecie, będę odpowiadać może nie na wszystkie wiadomości, bo zrobiło się już ich naprawdę dużo, ale będę odpowiadać w miarę możliwości. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Mam nadzieję, że sobie przemyślicie to, co powiedziałam i dostanę od Was informację zwrotną. Do zobaczenia za kilka dni. Kto kontroluje wybory, kto liczy głosy, ten dostanie władzę. Pamiętajcie o tym.